Wszystkie. W pobliżu Pałacu Prezydenckiego odbył się apel pamięci. Uroczystości związane. Boże, znowu trwają uroczystości. Również na wojskowych powązkach, gdzie znajdują się groby niektórych ofiar oraz pomnik. Jest tam reporterka Polskiego Radia Dorota Piotrowska. W uroczystości wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele rodzin ofiar, bo integralną częścią pomnika są nagrobki 28 ofiar katastrofy pochowanych w kwaterze smoleńskiej. Są to groby m.in. generała Andrzeja Błasika, generała Franciszka Gongora, Przemysława Gosiewskiego czy Mariusza Kazany. Na cmentarz wojskowy przybyli także przedstawiciele władz samorządowych i warszawiacy. Przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej wystawiono wartę honorową, pełną biało-czerwone znicze. Uroczystości rozpoczęły się odegraniem hymnu Polski. O 8:20 odczytano nazwiska ofiar katastrofy. Następnie wspólną modlitwę poprowadzili biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, naczelny kapelan ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego, biskup Mirosław Wola oraz prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego biskup Jerzy Pańkowski. Biskup Józef Guzdek mówił: byli w drodze na uroczystości w Katyniu. Chcieli pochylić się nad gromami pomordowanych, a przede wszystkim chcieli zanosić modlitwę w tym miejscu uświęconym krwią naszych rodaków. Dzisiaj, w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej, przychodzimy po to, by pochylić się nad grobami tych, którzy tam nie dotarli. Złożono także więcej kwiatów przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej oraz na grobach ofiar katastrofy. A w godzinie katastrofy o 8:41 odebrany został utwór Cisza. Uroczystości związane z 7. rocznicą katastrofy smoleńskiej na wojskowych powązkach w Warszawie, o tym mówiła reporterka Polskiego Radia Dorota Piotrowska. Wacław Seberczyński, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, powiedział w Polsce w TVP Info, że z dużą pewnością można powiedzieć, że samolot rozpadł się w powietrzu. Badaliśmy bardzo dokładnie rozmowy pilotów, rozmowy z wieżą. Również rozpad samolotu zaczął się znacznie przed pasem lądowania. Te części są rozrzucone kilkaset metrów przed upadkiem do ziemi. Samolot zaczął spalać się w powietrzu i zaczął po prostu gubić części, które padały na ziemię znacznie przed tak zwaną brzozą. Nie mogli to stać przy uderzeniu o ziemię, bo po prostu znacznie później. Zapytany o przyczynę katastrofy, Wacław Seberczyński odparł, że w tej chwili jeszcze nie wiadomo. Dziś o godzinie 15 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się publiczne spotkanie powołanej przez MON podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Świdnicka prokuratura będzie dzisiaj kontynuowała oględziny miejsca katastrofy budowlanej w Świebodzicach. W mieście trwa 3-dniowa żałoba po śmierci 6 osób, które w sobotę zginęły pod gruzami kamienicy. W szpitalach w Świdnicy, Świebodzicach oraz we Wrocławiu nadal przebywają 4 osoby poszkodowane w katastrofie. W najcięższym stanie jest 13-letni chłopiec, który po wyciągnięciu z gruzowiska został przetransportowany śmigłowcem do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Do zbadania przyczyn katastrofy została powołana 7-osobowa komisja pod przewodnictwem nadzoru budowlanego. Jej prace mają potrwać kilka tygodni. Wczoraj wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak poinformował, że uruchamiane są środki finansowe dla poszkodowanych rodzin. Akcja ratunkowa prowadzona była niemal dobę. Na miejscu pracowało ponad 140 strażaków. Według wstępnych hipotez przyczyną katastrofy był wybuch gazu. Przenosimy się za granicę. W Madrycie odbędzie się dziś 3. spotkanie przywódców krajów południowych Unii Europejskiej. W obradach oprócz hiszpańskiego premiera wezmą udział prezydent Francji i premierzy Włoch, Portugalii, Cypru, Malty i Grecji. Do spotkania dochodzi krótko po ogłoszeniu przez Londyn rozpoczęcia procedury Brexitu, dlatego głównymi tematami spotkania będą konsekwencje opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur unijnych i przyszłość Unii Europejskiej. Uczestnicy rozmów zastanowią się nad zasadami przyszłej współpracy Brukseli z Londynem. Przeanalizują też kwestie imigracji, terroryzmu, polityki gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Szczyt odbędzie się w Królewskim Pałacu El Pardo. Poprzednie spotkania przywódców krajów południowych Unii Europejskiej odbyły się w Atenach i Lizbonie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Waleria Gontariewa złożyła rezygnację z funkcji szefa Ukraińskiego Banku Centralnego. O swojej decyzji poinformuje na konferencji prasowej. Informację tę jako pierwsza podała agencja Interfax, a potwierdziła ją agencja Reutera.
Kilkanaście dni temu media informowały o tym, że Waleria Gontariewa zamierza podać się do dymisji. Mówiła, że jej decyzja zależy od tego, kto obejmie funkcję po niej. Szefowa Ukraińskiego Banku Centralnego pełni swój urząd przez 2,5 roku. Dziś w kraju pochmurno z przelotnym deszczem, po południu na zachodzie możliwe burze. Będzie za to ciepło. Temperatura wyniesie od 15 stopni na krańcach północnych do 21 na południowym zachodzie, a wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko? I co ty będziesz jeść w święta, Wojtaku? Co tylko zechce, Reniusiu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup ekspres ciśnieniowy Saeco Incanto z ceramicznym młynkiem i automatycznym spienianiem mleka za 2699 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Technologia tak ma. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem i taki jest mój biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Bielik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Hill Entertainment zapraszają na koncert Nash and Carrie Hayden Orchestra, podający album Out of Sight. Nowa Gorzbica jest w 7 DJ-ów, ostatnia i kameralna orkiestra smyczkowa The Hill. Już 22 sierpnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety zamawiacie na sklep polskieradio.pl oraz na Tomasz.pl. Partnerzy Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Branding Energy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Kiedyś bolniki żelaty to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Biotespan Max z maksymalną dawką, nie zmienię Biotespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkownicy Biotespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Biotespan Max. Maksymalna ulga dla mnie. Przepisy są zapoznać się z treścią leku dołączonej do opakowania oraz konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jasmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania i nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Witotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Witotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Witotal dla kobiet. Więcej niż witamina. Teraz Media Markt. Za każde wydane 500 zł na DVD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład kupując płytę indukcyjną i piekarnik Electrolux za 3049 zł możesz otrzymać do 300 zł na zakupy w Douglas. Media Markt. Witam serdecznie, Tomasz Wróblewski, Rządy Pieniądza. Zaczynamy naszą poranną dawkę informacji i komentarzy gospodarczych. Za tym gronie spróbujemy przejrzeć kilka tematów, jakie pewnie będą Państwa nurtowały dzisiaj. Witam w studio pana Marka Tapałę, wiceprezesa Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam serdecznie. Witam Ignacego Murawskiego, Wizę Europa. Witam. Dzień dobry. Jeszcze przed kawą, trakcie. I czekamy jeszcze na pana Marka Teichmana, zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Panowie, zaczynamy od gorących, porannych tematów. Na początek optymistyczna informacja, że pół roku od wejścia Amazona na polski rynek o 10% wzrósł eksport polskich firm za pośrednictwem platform internetowych w świat. Amazon stał się właśnie taką płaszczyzną platformą dla polskich małych i średnich firm oferujących konkurencyjne ceny, przede wszystkim oferujące ceny bardzo dobre, korzystne nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Rzeczpospolita dzisiaj przewiduje, że cały rynek może być wart aż 66 miliardów złotych w 2020 roku. No i za chwilę okaże się, że nie potrzebują wielkich umów handlowych, wystarczy Amazon i temu podobne
No to rynek czego? Rynek handlu, eksport przez platformę elektroniczną. Tak, to są tak. Produkty i chemiczne, i kosmetyczne. Rzeczy, które się nie psują, a łatwo można je wysyłać za pomocą. No, przy czym oczywiście jak ktoś sprzedaje przez platformę elektroniczną z Polski do USA, to musi spełnić amerykańskie normy. To jest... No do Wielkiej Brytanii brytyjskie zawsze tam są jakieś normy. Czyli te umowy handlowe, które normalizują te normy, upraszczają, zawsze mogą być potrzebne, ale to jest bardzo, bardzo ciekawa informacja, bo rzeczywiście to w jakiś sposób ułatwia średnim i mniejszym firmom oferowanie produktów przez internet. Aczkolwiek ja myślę, że internet niesie też z sobą taką iluzję, że małym będzie łatwiej. Ja myślę, że to jest właśnie iluzja. Znaczy, w tym internecie też trzeba się umieć przebić i trzeba bardzo dużo zainwestować w to, żeby się przebić. Znaczy, jeżeli ktoś chce coś sprzedać przez Amazona, to nie jest tak, że wystawi i Amerykanie będą to kupować. Trzeba zainwestować pewnie dużo pieniędzy, żeby Amerykanie wiedzieli, że to tam jest. Pojawiły się już firmy, które zajmują się niejako pośrednictwem, czyli właśnie zajmują się marketingiem w internecie tych produktów, przychodzą do producenta, powiedzmy, kosmetyków albo mydła, które jest konkurencyjne w cenie i oferują marketing w Amazonie, w internecie, który pozwala te produkty szybciej i łatwiej sprzedać. Izrael swego czasu całkowicie małe i średnie firmy zaczęły zmieniać swoją strukturę eksportu, właśnie licząc na to, że kraj, który jest troszeczkę odizolowany, schowany, któremu firmom ciężko było eksportować, wypłynęły dzięki temu na świat. No i pytanie, czy rzeczywiście ten rynek bardzo szybko się rozrośnie i czy w związku z tym Amazon bardziej otworzy się na Polskę? To na razie taka płodzicza strona. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że powstają firmy, które właśnie wypełniają tą lukę, o której mówił Ignacy Morawski, braku pewnego know-how czy wiedzy, jak na dany rynek wejść i jak się na nim skutecznie promować. Na pewno warto, aby ten handel w internecie globalnie na świecie się rozwijał, bo jest to bardzo dobre narzędzie do zwiększania zakresu tego rynku, tak, kupowania produktów pomiędzy krajami, nie tylko w innych krajach produktów polskich, ale też sprowadzania do Polski produktów zagranicznych, które może niekoniecznie są tańsze, ale na przykład nie można na naszym rynku, czy są bardziej konkurencyjne, jeżeli chodzi o jakość. I tutaj, też potrzebne są pewnego rodzaju, te umowy handlowe mogą to uprościć, bo ja pamiętam zakupy przez Amazon ze Stanów Zjednoczonych elektroniki, na których z kolei musiałem zapłacić dodatkowe cła, podatki, których w przypadku umów handlowych pewnie by już nie było, więc zarówno te ograniczenia na poziomie dodatkowych podatków w handlu międzynarodowym, jak i standardów i znoszenia byłoby korzystne dla rozwoju handlu międzynarodowego. Oczywiście możemy też mieć... Mogę jeszcze może bardzo proszę, tak? Tu jest jeszcze jeden ciekawy element. Otóż ja miałem taką nadzieję, pewnie nie tylko ja, że w ramach Unii Europejskiej będą mogły solidnie rozwinąć się polskie sklepy internetowe. Mamy bardzo prężną tą branżę handlu, tego e-commerce, jak to się mówi. Tylko tu jest problem ze swobodą przepływu usług w Unii Europejskiej, prawda? To znaczy jest coś takiego, co się nazywa agenda cyfrowa Unii Europejskiej, czyli plan generalnie różnych zmian regulacyjnych, które znacząco uproszczą wymianę usług cyfrowych w ramach Unii Europejskiej, ale ta agenda cyfrowa, jak wszystko w Unii Europejskiej się zlecze. I umówmy się, sklep internetowy, który jest w Polsce, ma wiele przed sobą barier, jeżeli chce handlować w całej Unii Europejskiej. Taki Amazon to jest firma wielka, która ma zasoby prawne, organizacyjne do tego, żeby otwierać sklepy wszędzie. Natomiast mniejsze sklepy polskie mają utrudnione zadanie. Już ja nie mówię nawet o językowych sprawach, bo one są najłatwiejsze do przejścia, prawda? Zatrudnić parę osób, które będą odpowiedzialne za to, żeby oferta była w innych językach. Ale właśnie chodzi też o regulacje. Czyli wydaje się, że ważne, żebyśmy naciskali jako kraj, żeby nasz rząd naciskał na to, żeby przyspieszyć realizację agendy cyfrowej Unii Europejskiej, żeby handel internetowy w Europie był łatwiejszy, żeby polskie firmy mogły też konkurować z Amazonem. Nie musimy wszystkiego przez Amazona sprzedawać. W tych dyskusjach pomiędzy dotyczących umów handlowych Unia Europejska a inne kraje na świecie, Stany Zjednoczone, Kanada, warto też pamiętać o tym, że cały czas problem wspólnego rynku w Unii Europejskiej jest nierozwiązany, to znaczy jest on dużo problemów wspólnie warto. No rynku usług właściwie nie ma wspólnego. Oczywiście mówimy, że będzie lepiej, żeby się rząd koncentrował bardziej na otwarciu rynku usług elektronicznych w Europie niż na przykład na zakazie handlu elektronicznego w niedzielę.
Panowie, Sejm ostatecznie przyjął tak zwany pakiet wierzycielski. To jest jedna ze 100 ustaw pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. Zapewni m.in. szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta, szybsze dochodzenie należności w sądzie, czy taką wspólną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania wobec podwykonawcy, co jeszcze było ogromnym problemem przy budowaniu autostrad. Pakiet 100 ustaw może nie jest taki najbardziej seksowny na dzisiaj rano, ale mówię o tym, bo rzecz faktycznie posuwa się do przodu. W zeszłym tygodniu mówiliśmy tutaj o ZUS-ie dla małych firm, faktycznie duża zmiana. Czy na koniec, jak ten pakiet rzeczywiście cały zostanie przyjęty, będziemy mali przedsiębiorcy odczują to zmianę? No, przede wszystkim cieszy ten pakiet wierzycielski z tej perspektywy, bo że te zatory w płatniczych firmach to jest problem. Małych i średnich firm. Ostatnio prezentowaliśmy raport na ten temat z przedstawicielami również IZPP i Lewiatana, gdzie podkreślaliśmy wagę tego problemu i właśnie wśród tych rozwiązań jedno, które rozwiązuje problem wierzycielski, jest większy dostęp do informacji dotyczącej zadłużenia względem skarbu państwa czy tych podmiotów państwowych, tak aby przedsiębiorcy mieli większą informację o tym, jakie jest może być ryzyko związane z daną transakcją. Ten pakiet 100 ustaw, którego częścią są te zmiany, no, myślę, że zobaczymy, w jakim tempie też uda się to wszystko wprowadzać w życie. I jednak cały czas nie skupiałbym się tylko na tych małych przedsiębiorstwach, to znaczy problemem polskiej gospodarki jest też to, że nasze firmy nie rosną, albo rosną za wolno. Zimna, a tu się w wodzie kąpiować, pobierają wodę. Woda. Małymi przedsiębiorstwami, żeby nie było sytuacji, w której jest różnego rodzaju bariery regulacyjne, zniechęcają małe firmy, które konserwujemy właśnie tej małej skali działalności. Mamy rzeczywiście kilka w Polsce funkcje pomagania małym firmom. Małe jest piękne, jak jest przekonanie. I tak, takie wyobrażenie jakiejś małej kwiaciarni, gdzieś w małym miasteczku, jako ideału polskiego kapitalizmu. Tymczasem oczywiście rozwój technologiczny jest na barkach dużych firm, w ogóle rozwój gospodarczy. Ja nie mówię, że małym firmom nie pomagać, to rozwiązanie na przykład z życiem, zadłużeniem ZUS-u dla najmniejszych jest bardzo, bardzo dobre, bo oni płacili bardzo wysokie składki. Mieliśmy degresywny podatek de facto, tak? To wszyscy najbiedniejsi płacili najwięcej, więc to było bardzo dobre. Rzecz chyba jest tym, że z takimi blokadami biurokratycznymi duże firmy sobie łatwiej dają radę, wpisując tą strukturę i wiedzą, że tak mają działać. Po prostu to tak naprawdę stanowi pewien próg dostępu do rynku tym mniejszym, bo ciężko im to, nie mogą wiedzieć. Jeżeli chodzi o ten pakiet wierzycielski, ja nie miałem aż tak dużej wiedzy, żeby powiedzieć coś ekspercko na ten temat. Moim zdaniem, jeżeli czerpiemy z tych doświadczeń, powiedzmy lat 2010-2012, kiedy było dużo problemów w rozliczeniach na linii, to jest sektor budowlany państwo, wydaje mi się, że trzeba uważać na ryzyko związane z akumulacją inwestycji infrastrukturalnych w krótkim okresie czasu. To jest trochę inny problem niż to, co jest poruszone w tym pakiecie wierzycielskim, ale to będzie tak naprawdę bardzo ważne pod względem płynności firm i wypłacalności. Wtedy był problem dlatego, bo skumulowano bardzo dużo inwestycji w krótkim czasie, co podniosło ceny i wybiło ceny poza poziomy zapisane w historycach. Jest już z nami pan Marek Tejfan, zastępca redaktora naczelnego Gazety Prawnej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I jeszcze w tej części chciałem krótki jeden temat gorący z dnia dzisiejszego. Mowa jest o alimentach. 1 000 000 dzieci, na które rodzice nie łożą. Część korzysta tych rodzin, matek zwykle, które opiekują się dzieckiem z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny wypłaca do 500 zł miesięcznie, które teoretycznie potem ma odbierać od dłużników. Teoretycznie, ponieważ to zwykle im się nie udaje i teraz ma zacząć ściągać znacznie aktywniej, stworzyć czarną listę dłużników alimentacyjnych i może nawet sprzedawać dalej te należności, żeby wymuszać ściąganie tych pieniędzy. Jeżeli ktoś nie zapłaci, to może nawet pójść
propozycja jest do 2 lat więzienia. Realne? Ten sam temat, zapory płatnicze. Cały czas, tak? Może oddajmy to, Pecie, oddajmy to, jest bardzo prężny sektor zarządzania wierzytelnościami. Ja bym to im przekazał, ale sektoratu. Pytanie, czy jak nie mają z czego ściągać, bardzo proszę. Tak, ja przyznając, uważam, że to, co powiedział Ignac, tak trochę żartem, to niekoniecznie musi być żartem. Rzeczywiście mamy bardzo sprawnie funkcjonujący system ściągania wierzytelności. I co więcej, to nie jest sektor, w którym dochodzi do jakichś nadużyć, tylko tak sukces rynkowe firmy krótkiej zajmujące się wierzytelnościami polega m.in. na tym, że ona uznała, że należy zmienić podejście do dłużników, przestać ich traktować jako jakieś osoby, które znajdują się na marginesie, tylko szukać z nimi porozumienia i zawierać rozwiązania, które będą pasowały do ich skomplikowanej sytuacji finansowej. I być może wprowadzenie, ja wiem, że to chyba teraz jest modne, że wprowadzenie takiego prywatnego podmiotu, aby wykonywał zadania, którymi nie robi sobie sfera publiczna, to nie jest najważniejsze, ale tak, to uważam, że to mogło być zadanie. Ale nie został zoptymalizowany mimo rozmaitych działań. Ale efektywność tych firm teraz pokazuje, że można ten problem alimentów rozwiązać skutecznie. Pytanie, na ile była to właśnie wola polityczna do tego, żeby oddawać takie obszary działalności. Tutaj jest też kwestia tych kar. Z tego, co wiem, w tej chwili też różnego rodzaju kary więzienia osobom, które nie płaciły alimentów, istnieją. Na ile one są skuteczne i na ile wysłanie człowieka do więzienia jest rozwiązaniem problemu, tak? Bo on wtedy będąc w tym więzieniu. Pozwolić mu zamienić to na pracę. Niestety nie tak tych alimentów nie płaci, więc pytanie, czy 2 lata więzienia to jest wystarczające odstraszenie, a jednocześnie czy nie doprowadzi do tego problemu, że będziemy zamykać w więzieniach osoby, które mogłyby stratą poza więzieniem zarobić na te alimenty w więzieniu. Ciekawe, co Was powiedział o terminacji Moracki na temat tego prywatne czy państwowe, panowie obywatele. Widziałem, że pan na Twitterze zaznaczył książkę Paula de Grauwe na Limits of Market, ograniczenia rynku. Bardzo ciekawe rzeczywiście opracowanie na temat tego, ile powinno być państwa, a ile powinno być prywatnego rynku. Jak problemy powinno rozwiązywać państwo, jak powinna wyglądać ta równowaga. Rozumiem, że autor sam nie dochodzi ostatecznie do konkluzji, poza tym, że świat się zmienia i powoli przechodzimy na rozwiązania państwowe. Nie, profesor de Grauwe, to jest chyba wielki ekonomista, który książek chyba każdy, który wykonał z tego tytułu. On, nie pamiętam, czy to by było książki z artykułem o tej książce, bo nie wiem, w matce, czy w rynku, ale generalnie to ta książka jest taka, że w ostatnich 15 latach były takie wahadło się przechylało na dwie, raz w stronę zarządzania państwowego, raz w stronę Aleksja, z tego liberalnego myślenia wypoczątkowanego w okolicach 90. i wprowadzanego po emocji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a prawdę, że nie wiem, czy chyba być nawet 30 kolejnych lat, takiego internetu i wypoczątkowego. Jeżeli chodzi o nadużycie tematy, które rozmawiali, o to powiem, że w bliskiej rynkach finansowych kraju, jak o złotówki jest 4,22 zł, dolar do złotego 3,99 zł, pound do złotego 3,95 zł, na razie spokojne, ale wzrost. W piątek Sejm zdecydował, że aptekę otworzyć będzie mógł tylko farmaceuta. Rozwiązanie apteka dla aptekarzy, tak się przyjęło, że nawet tę ustawę mają w tej historii. Nawet na tej antenie debatowaliśmy już na ten temat, porównując o tym, że przeciwko projektowi wypowiedział się zarówno wiceprezydent Radziecki, wiceprezydent Gowin, ekonomiczny komitet rządu, organizacje przedsiębiorców. No i w poprzednich latach Sejmu wydawało się, że zostanie... A właśnie, że mówi, że nie chodzi o to, jakiego pochodzenia jesteśmy, właśnie. Ile miłości jest tam w krainie prawosławia, po tej prawej stronie takiej, tej prawosławnej. Mnóstwo bardzo
No bo tutaj widzicie Państwo, co jest. Mydło i powidło w Warszawie, jest groch z kapustą. Ludzie się nienawidzą. Jak zobaczą coś innego, kogoś innego, na przykład ruskich tutaj swego czasu, to nawet farbą oblali pomnik. Ale jak zaczęli majtkami handlować tu na Marszałkowskiej, co pokazujemy? Po co my tę Marszałkowską pokazujemy? Po to, że ona była obwieszona majtkami. To właśnie wtedy, gdy zaczęli handlować majtkami, to szybko ruskich umiłowali, szybko ruskich pokochali, szybko ruskich przyjęli. A jak skończył się handel, to znowu nie. Jakie są największe zagrożenia? Przede wszystkim te limity geograficzne sprawiają na przykład, że już teraz żadne miejsce wojewódzkie nie będzie miało nawet nowej apteki, ponieważ każde miejsce wojewódzkie nie będzie aptek. Jednego mieszkańca jest poniżej tego limitu 3000 osób. Minister Radziwiłł mówi, że i tak ma jest deficyt. No, myślę, że jeżeli w Polsce mielibyśmy dostać aspekty na linie rynkowe i osoby, które chciałyby założyć apteki, same by do tego doszły, że nie mogą na apteki zarobić. Cały proces swoją drogą to chyba większy dla tej historii, to znaczy, że minister zdrowia stwierdza, że w Polsce mamy dość apteki. To jest skurwane, to jest bardzo. Także u nas dużo miłości, u nas jest pozytywne, bo ku temu to wszystko prowadzi. Chodzi o obronę polskich aptek i chodzi o obronę małych aptekarzy, którzy pozostają niezależni, nie chcą łączyć się w wielkie sieci. Oczywiście mamy do czynienia z ekspansją sieci. Tylko aptekarskich. I też w tych sieci powstają do rozmowy, że w Polsce chyba to teraz prowadzi do tego, co kiedyś było w okolicy supermarketu. Że to może działa nawet w tej sieci. No i czy interesujące argument, dwa, że obrona polskich małych przedsiębiorców, dwa, że handel jest tak stary, to jest specyficzna branża, gdzie porada, ciekawe, to jest bardzo istotna. Za chwilę wiadomości o tym, że 80% tych sieci jest.
Wiślicy, Całe ślady. Uczestniczył w modlitwie przy grobie pary prezydenckiej w skrypcie katedry na Wawelu w Krakowie. Prawda, powiedział, że chciałby, aby sprawę katastrofy wyjaśnić. Żeby właśnie tego, dlaczego, w jaki sposób po pierwsze mieszka Polaków, po drugie wierzy osób polskiego życia publicznego, polskiego życia politycznego, wykonują swoje państwowe obowiązki, ponieważ to nie było wiele wydarzeń, to nie był jakiś tam wypadek, tak? To była katastrofa, w której będąc na chwilę zwierzchniała elita polskiego świata politycznego i polskiego życia publicznego. Obowiązkiem polskiego państwa, absolutnym obowiązkiem polskiego państwa od samego początku, czyli władz państwowych, było czynić wszystko, aby tą sprawę wyjaśnić. Że to działo się przez lata w sprawie katastrofy, czyli postawa w związku ze śledztwem i oddaniem śladu w ręce rosyjskie, do dzisiaj trudno jest zrozumieć. Na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu zostaną dziś uczczone ofiary zbrodni katyńskiej. Początek uroczystości o 10.30. Po południu natomiast polska delegacja uczci też ofiar katastrofy samolotu TU-154M na lotnisku w Smoleńsku. W uroczystościach wezmą udział rodziny zamordowanych w zbrodni katyńskiej oraz bliskie ofiar katastrofy smoleńskiej. Świdnicka prokuratura będzie dzisiaj kontynuowała oględziny miejsca katastrofy budowlanej w Przybodzicach. W mieście trwa trzydniowa żałoba po śmierci 6 osób, które w sobotę zginęły pod gruzami kamienicy. W szpitalach w Świdnicy, w Świebowicach oraz we Wrocławiu nadal przebywają 4 osoby poszkodowane w katastrofie. Przed badaniem przychylne została powołana 7-osobowa komisja pod przewodnictwem nadzoru budowlanego. Jej pracę mają potrwać kilka tygodni. Akcja ratunkowa prowadzona była niemal droga i na miejscu pracowało ponad 240 strażaków. Według wstępnych hipotek przyczynek katastrofy był wybudowany. To już nie jest sprawa o Włoszech. Od 14 grudniowych przez ministrów spraw zagranicznych grupy G7 rozmowy mamy dotyczy głównej sytuacji w Syrii, na Ukrainie i Korei Północnej. W obradach wezmą udział szefowie organizacji Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Włoch i Japonii. Obecna będzie również kierująca unijną dyplomację Federica Mogherini. W związku z ostatnimi wydarzeniami w Syrii, użyciem broni, są przez rozum prezydenta Bashara al-Assada i zbombardowaniem ukraińskiej bazy lotniczej przez Amerykanów. Najlepsze obrady zaproszeni zostali także przedstawiciele 5 krajów, w tym Turcji i Arabii Saudyjskiej. Także tam jest ta prawosławna ziemia. Także tam jest ta prawosławna ziemia. A tutaj jest oglądanie się. Tu jest kaszel, tu jest zainteresowanie się człowiekiem, ale oczywiście, że w złym celu. Biblia mówi, nie idź za tłumem w złym celu. Tutaj, na Mazowszu, tworzy się tłum. Zawsze. Jeden za jednym się nie obejrzy, ale dwóch za jednym, trzech, czterech, siedmiu za jednym, to tak. To właśnie Biblia mówi o tłumie, że tłum jest negatywny najczęściej. No dlaczego? Oczywiste to jest, ludzie są niedoskonali i prędzej głupota do głowy niż co innego. Chcieli być mądrymi, stali się głupi. Widzicie Państwo, że to wcale nie trzeba było tyle się uczyć, wcale nie trzeba było tyle studiować, żeby być dowciapnym jak baba Lida. Takie tutaj od niedzieli opowiada głupoty, proszę Państwa, że to dziecko nawet w to nie wierzy, bo to jest coś takiego, że dziecko nie wierzy, a jest taki etap, taki moment w rozwoju człowieka, że jak się dziecku coś wciska, no to przyjmie i tak powiela potem kłamstwo, powiela
różnego rodzaju związane są z tym powiedzenia, kłamliwe przypowieści, przypowiastki na temat czego? A no właśnie, prawdę zamienili w kłamstwo. Także Żydom bardzo trudno było poznać Jezusa Chrystusa, bo przyjąć Jezusa Chrystusa oznaczało, że to wszystko trzeba było wyrzucić. To, co niósł zakon mojżeszowy, ale musimy sobie uświadomić, że tam były dodatki pogańskie i że tych dodatków pogańskich było więcej, tak jak dzisiaj w tych kościołach Państwo zobaczą. Gdzie tu jest w ogóle prawda biblijna, skoro sam ksiądz szukał Ewangelii Mateusza w pismach hebrajskich, czyli w tym tak zwanym waszym Starym Testamencie, bo święci nie mówią Stary Testament, Nowy Testament, bo nie ma podziału. Pismo Święte jest jedno. Są tylko tłumaczenia, tłumaczenie na przykład w środku jest pomiędzy hebrajskim a językiem greckim jeszcze jeden język, czy wiesz, czy pamiętasz, a no właśnie, czyli pisma hebrajskie i pisma greckie. Czyli widzicie Państwo, tutaj raczej ta choinka się przyjęła, dlatego myśmy choinkę zastąpiłyśmy czerwonym kapeluszem. Choinka przez cały rok. Polska 60-61%, ale większość rozwiniętych państw jest właśnie powyżej Polski. Stopień zadłużenia taki ciągle nie jest wielki, to tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, rośnie niebezpiecznie szybko liczba ilości niespłacanych. To może być efekt niezmiennych problemów alimentacyjnych. Bo jeśli chodzi o rynek finansowy, taki tradycyjny region, to jest to, co się jeżeli chodzi o rynek finansowy, to nie ma, wydaje się, przyniesie problemu, rosnącego problemu niespłacania zobowiązań. Jakoś kredytu się nie pogarsza, a to są stare kredytowego. I podejrzewam, że to są jakieś takie dwie stare sfery gospodarki, które były kredytowe, ale same właśnie, czyli nieregulowane takie obszary, ale no, alimenty też obszary regulowane, ale obszar jest trudno oceniany, to tym się rozmawialiśmy. Ale to jest generalnie bardzo ciekawa rzecz. Ale to jest taka chyba to jest bardzo ciekawe, że 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 to jest bardz
ciągle jest tak, że wszyscy 500 plus i tych wszystkich szachów, które rozwiniesz, my ciągle jesteśmy na etapie stawiania pewnych test, które bardzo trudno jest zdobyć. I to jest właśnie o tym, że nastąpił znaczący spadek i tej takiej presji na rodziny najbiedniejsze, presji finansowe. Ale to ciągle też, nas dociągają do pierwszego. Tak, jak dociągają do pierwszego, nie trzeba korzystać z chwilówek. My widzieliśmy wzrost zainteresowania tym samym, ale może być tak, że te zmiany są związane również ze zmianami regulacyjnymi, które były jednocześnie. Bardzo trudno jest to, że oni wiedzą, że mi się wydaje, że to już by nie było stanie ciekawe badania, bo to jest problem mety takiego Pytanie, na ile będzie to obciążenie dla banków, rozumiem, że takie informacje są dostarczane tylko więcej częstotliwości, więc to jest pewien wzrost częstotliwości, ale nie sądzę, aby to, o czym pokazywało to zmienione wcześniej dane, oznaczały, że jakiś problem systemowy dla Polski czy polskiego systemu bankowego, finansowego. I na pewno warto też przypominać te dane o zadłużeniu w krajach bogatszych od nas. Tutaj właśnie na pewno duże znaczenie będą miały te kredyty hipoteczne, które na lądzie pojawiają się nadal, ponieważ w Polsce osoby wraz z bogatymi się społeczeństwem będą miały potrzebę czy tam zakupu własnego mieszkania, nieruchomości i myślę, że tutaj tego procesu nie zatrzymamy. Rzeczą inną, która jest większą ryzykiem, bo sami są oczywiście cały czas ta dyskusja o kredytach zachęcach w tej partii, bo to nie jest problem tylko dla osób, które te kredyty posiadają, ale chodzi o samych banków. To oczywiście nie oznacza to, że jestem zajęciem tego, żeby jakieś automaty przewalutować, ale jednak ten problem, myślę, że będzie częścią tej automaty, że będzie zresztą bardziej uwagi. Która energia przychodzi? Z sezonem mlekiem chcemy prowadzić stres testy dla polskiej energetyki. Pamiętamy, że to w 2015 roku były takie trzy techniczne podłączenia. Tu sobie te dzieci pomocy zdaje się być wydzielać do 1500 MW. To było jedno z pierwszych liczb, to na gorąco między innymi trzeba było wszystko chłodzić. No ale to stawia głębsze pytanie. W jakim kondycji jest polska energetyka, co się dzieje z naszą strategią? Mieliśmy w zeszłym tygodniu wielkie otwarcie i zapowiedź przestawienia polskiej energetyki na geotermalną. Widzimy cały czas zmagania Ministerstwa Energii, ale nie tylko w ramach Unii Europejskiej na temat, jak ma wyglądać ta polska energetyka. Wymagają takie zimowe wymagania, żeby zredukować poziom zanieczyszczeń CO2 do 550 kg na godzinę. Tak naprawdę to w Polsce to najlepsze elektrownie na 650. Jak wygląda ta sytuacja? To zdaje się być najpoważniejsze, które zagrożenie na najbliższe lata. Nie wiem, czy takie sprawstwo było jeszcze przeprowadzone w latach poprzednich, ale widzieliśmy właśnie tygodnie leki duże zaskoczenie, że jest latem gorąco i że elektrownie nie dawały rady. Nie przygotowano się, że to było w remoncie, który tak, no tutaj też jest oczywiście problem ten głębszy tego, że okej, jeżeli to sprawstwo wykaże, że jest problem, jest zagrożony przed tym sezonem letnim, to i tak tej sytuacji prawdopodobnie przed sezonem letnim nie uda się wygodnego rozwiązać, bo inwestycje w energetyce trwają i to nie jest sytuacja, którą można rozwiązać kilka tygodni przed tej połami. Dlatego myślę, że ich wynik powinien być właśnie walnym bestem do tego, aby poważnie wziąć za dyskusję o strategii i o tym, w jakim kierunku polska energetyka powinna pójść, bo na razie mam wrażenie, że ze strony decydentów, polityków nie ma takiej jednoznacznej wizji, w którą stronę pójdziemy. No na razie nasza energetyka zajmuje się między innymi dotowaniem opalni i pomagamy tak. Argument oczywiście, kiedy się pojawia w dyskusji, że każdy moment, kiedy dochodzi do wpływu z Unią Europejską, że to pożyczki składane przez Unię Europejską, to dla nas to jest bezsensowne. Nie jest tak, na tą taką rezolucję, na przykład, jak to wymagają.
który, który jest produktem dostępnym na całym świecie i nie przekazałbym z koniecznością też polskich kopalń opartych na polskim węglu, bo polskich energetyki opartych na polskim węglu, być może ona też może się opierać na węglu w innym części świata. Ja bym chciał przypomnieć jednym zdaniem. Był taki bardzo fajny raport na Śmierzeja z 2013 roku, Polska 2025, który pokazywał, jak bardzo można byłoby kierować w sprawie przekazywania polskiego przemysłu, poprawiające się przez wszystkie sfery, energetyki i górnictwa. Górnictwa, szczególnie wykorzystanie ekspertów usług górniczych. My jesteśmy wielkim producentem maszyn górniczych, maszyn węglowych i mamy wykorzystane kadry. Dla polskiej branży węglowej, dla polskiej branży górniczej nie ma tylko jednej drogi polegającej na tym, że oni nieskończone są zapotrzebowane pieniądze do energetyki, bo będą podrywać te szkoły. I to mogę tylko pytanie pytanie, to jest prawda. Tu wraca się tak do uwagi, że węgiel, zresztą się zawsze będzie miał, będzie nawet nie będzie węgiel. Natomiast w przyszłości zakłada się, że węgiel będzie bardziej wykorzystywany i może być owocniej wykorzystywany, jeżeli chodzi o przychody przemysłu chemicznego. I możliwe, że w ten sposób byśmy oszczędzali na przyszłe pokolenia ten węgiel. Ja tymczasem mówiliśmy o stres testach. Przypomnę, że zgodnie z podpisanymi przez Polskę zobowiązaniami za rok będziemy już zamykali 30 ciepłowni w kraju węglowych. I jak na razie też nie widzę strategii i pomysłów, jak ogrzewać te niektóre miejscowości i miasta. Zakładam, że te stres testy rzeczywiście nam to ułatwia. Więc panowie jeszcze wyjechał o tym, co się działo w zeszłym tygodniu amerykańskim na takie nachylnie. Ale w stronie gospodarki ciekawe, że tyle wtedy potwierdza, bo firma Raycon, producent tych tematowców, który 59 człowieka na nachylnie, udziały giełdowe notowania w stopie od 14% udziału roczne. Rząd amerykański zamawiał coraz więcej i dając poparcie notowania firm zbrojeniowych w Stanach Zjednoczonych właściwie to tylko Apple jest w stanie z nimi konkurować. Jest taki wzrost. Czy to będzie to pozostało, czy za chwilę zobaczymy firmy zbrojeniowe w stanie zbrojeniowej w Polsce? Właśnie przed Ameryką. Chyba nie byłaby dobra informacja, że jest ten A to jest cygańskie, no. Romskie, tak. Bardzo fajnie, dobrze. Ale projekt się opiera na przekonaniu, że Donald Trump pompuje dużo pieniędzy na amerykańską gospodarkę. Tak, to jest zdrowiowe. Głównie to nadzieje się opierają na sektorze budowlanym, bo mają być inwestycje infrastrukturalne. Tam nie patrzę, że jeżeli nie ma przekonującego planu, jak większość inwestycje infrastrukturalne, tam to doktor Trumpa chyba utonie. Widziałem kiedyś takie nagranie Paul Krugman, że najlepiej by było dla świata, bo oni to mówili w 2009 roku, że najlepiej byłoby dla świata, gdyby Mars dokonał na nas inwazji, ale to byłaby bardzo nieudana inwazja, która by nie wywołała żadnych zniszczeń, ale jednocześnie byłaby impulsem prowzrostowym i doprowadziło do skutecznego tego, że byśmy zaatakowali Marsa. Czyli wyimaginowane zagrożenie. Tak. No ale tak zupełnie na serio, no to jak się patrzy na przykład na historię gospodarki III Rzeszy, to było tak, że Hitler wywołał olbrzymi impuls popytowy właśnie zbrojeniami, ale jednocześnie doprowadził Niemcy na skraj bankructwa w 1939 roku. Jedna z teorii, w sensie tego, dlaczego Niemcy tak dążyli, taką agresywną politykę prowadzili
w latach 38-39 jest związana z tym, że po prostu chcieli przejąć kraje, w których były spore zasoby złota, kruszców i silna gospodarka, czyli no bo Czechosłowacja i Polska. Same w sobie czołgi nic nie produkują. Tak, no więc, mi się wydaje, że to jest rzeczywiście taka paradoksalna sytuacja, w której istnieje obawa, że w końcu ta broń zostanie użyta. W Szwecji na przykład były przeprowadzone takie badania, które pokazywały, że Szwecja jest krajem, który wyjątkowo dużo eksportuje broni do krajów, z których po paru latach przyjmuje wyjątkowo wielu uchodźców. To się powtarzało w ciągu ostatnich 50 mniej więcej lat. Dziękuję serdecznie, to były Rządy Pieniądza, a z nami w studio Marek Teichman, Ignacy Morawski, Marek Tatała, prowadził Tomasz Wróblewski. Dziękuję serdecznie. Polskie Radio 24. Teraz Media Markt. Smartfon Huawei Y5 drugiej generacji z 5-calowym wyświetlaczem i aparatem 8 megapikseli za jedyne 479 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Media Markt. Przez lata dokupowałem było stałe wyświetlacze do sklepacza, ale mam dzień na biznesy. Dopiero opokan net odmieni moje życie, to przynosi mi do nawiedzenia. Opokan net uchodzi mi bliska, bo byśmy się wyświetlali do sklepacza. Opokan net rozwija przez cały dzień. Na dwóch czas cały noc. Dlaczego hemoroidy bolą? Czy znowu są zakrzepy? Kulminko Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem do legalności. Proctohemolan. Bezpieczny, szybko i długo. Proctohemolan. Trudno nie wyszli do końca. Przedeczny do końca dla pierwszych. Aby wyszli tylko do końca. A dodać, przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do obrony. Obatowanie bądź skończył się z lekarzem lub farmaceutą. Jest każdy lek może być stosowany, zależy od twojego życia lub zdrowia. Tak, zróbmy coś nowego. O to chodź, zróbmy coś nowego. Zróbmy coś nowego. Tak, zróbmy coś nowego. Zróbmy. Hola.
stacji międzynarodowej Polskiego Radia. Minęła 10. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Trwają obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Po krwawych zamachach na dwa kopalnie wprowadza stan wyjątkowy. Twardszy kurs wobec Rosji i kolejne sankcje wobec Aleksandra Kozera, zapraszam. To nie był jakiś tam wypadek. W katastrofie smoleńskiej zginęła, będąc na służbie, elita polskiej polityki i życia publicznego. Informacje zaczęły od 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej i sprawdzi podywania. Dla całego narodu była katastrofa z 10 kwietnia.